drewnianym parafialnym kościele Ostrowa 16 sierpnia koncelebrowano mszę świętą inaugurującą tegoroczne dożynki. Posłuchajmy fragmentów okolicznościowej homilii wygłoszonej przez księdza Janusza Skrzypka, byłego proboszcza z Krzyszowa. Nie sposób policzyć wszystkich, a przecież Ty, Królowo, znasz ich po imieniu. Matko Boska, powiedz sama, czy jest naród taki, co by Cię kochał, Królowo, tak jak my. I tu u Ciebie, Matko, w Ostrowie się modlimy także i do Ojca. Boże, z Twoich rąk żyjemy, choć naszymi pracujemy. Z Ciebie plenność miewa rola, my zbieramy z Twego pola. Jeśli ziemia będzie pustkowiem, łatwo ją zawojować. Ziemia to poczucie, że jestem u siebie. To moja ziemia, to mój kraj. Ta podkarpacka ziemia produkuje zdrowy, pożywny chleb, dostarcza inne spożywcze produkty, bo ta ziemia rodzi. Dlatego, że rolnik patrzy na nią z miłością i życzliwością. A może trzeba, byśmy raz jeszcze w radosne dożynki popatrzyli z nadzieją w przyszłość. Choć trudno żyć, choć wielu ludziom wydaje się, że nie ma nadziei. I wielu pyta, co będzie jutro, jak przeżyć kolejną zimę. Będzie wręczony przez starostów chleb z tegorocznego zboża. Z kościoła chorobów dożynkowych przemieścił się na stadion. Prowadziły go zespół marzonetek oraz orkiestra spustkowa. Tradycją dożynek jest oczywiście prezentacja wieńców oraz występy zespołów artystycznych. Long, long, long.
nastąpiła część oficjalna, którą rozpoczął przewodniczący Rady Gminy Józef Bajor, sołtys Siekaminy. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na gminnych dożynkach 2015 w naszej gminie Ostrów. Dożynki to święto plonu, w którym wieńczymy całoroczny trud pracy rolnika. To ponad 360 dni, kiedy rolnik od początku, kiedy przygotuje pole, potem zasieje, później czyni różnego rodzaju prace mające na celu podniesienie efektywności tej pracy i zakończy je żniwami. Aby było jak najmniej tych ugorów, a żebyśmy wszystko wspólnie razem zasiewali i zbierali. Wójtom z ościennych gmin, którzy są z nami, wszystkim dyrektorom różnych instytucji, straży pożarnych, lasów państwowych, radnym naszej gminy, dyrektorom, kierownikom. To właśnie świadczy o tym, że wspólnie razem bawimy się, ale również i chcemy uczcić ten wspaniały i ważny dzień. Te bochny chleba drużyna wieńcowa chce przekazać pierwszy panu wójtowi gminy Ostrów Piotrowi Cielcowi. Zapraszam serdecznie pana wójta. I drugi bochen chleba dla dyrektora Zakładu Usług Komunalnych, pana Marka Gubernata, którego również zapraszam. Inwestycje też w Borku, w tej małej miejscowości się odbywały. Gwarantujemy oczywiście, że jest to na naszej tapecie i mimo, że oczywiście miejscowość bardzo mała, ale bardzo aktywna i bardzo prężna, na pewno dotrzymamy słowa. Dziękujemy serdecznie za to wyróżnienie. Grupa wieńcowa postanowiła, że piękne bochny chleba dzisiaj powędrują do rąk. Pierwszy pana Bogdana Romaniuka, przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Zapraszam pana przewodniczącego do nas. A drugi chleb, szanowni państwo, powędruje do rąk pani sekretarz gminy Ostrów. Marszałek Województwa Podkarpackiego na ręce pana przewodniczącego Rady Gminy Józefa Bajora i pana wójta gminy Ostrów, pana Piotra Cielec, wystosował kilka słów uznania i gratulacji. Szanowny panie wójcie, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo uczestnicy dożynek, drodzy rolnicy. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na dożynki gminne. Po prostu śliczne. Bochny chleba chcą wręczyć pierwszy panu Władysławowi Surmanowi, radnemu z miejscowości Ocieka. I szanowni państwo, drugi bochen chleba powędruje do pana Wiesława Lady. Szanowny panie wójcie, czcigodni księża, panie przewodniczący Rady Gminy Ostrów, szanowni zaproszeni goście, drodzy rolnicy, panie przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Ja chciałem bardzo serdecznie wszystkim państwu podziękować za zaproszenie na dzisiejsze święto plonu w gminie Ostrów. Chciałem państwu przekazać najserdeczniejsze życzenia od dyrekcji KRUS, oddział regionalny w Rzeszowie, jak również dla wszystkich rolników wszystkiego najlepszego. Dzisiaj nasza...